tvpodkarpacie.pl. Na terenie budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu odbyła się dziś konferencja prasowa. Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka, Tomasz Polek, prezes Karpat Budu oraz Tomasz Matuszewski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zaprezentowali aktualny stan zaawansowania budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu. Zapraszamy do wysłuchania fragmentów konferencji. Ciężki rok dla branży budowlanej, Państwo wiedzą, śledzą, słyszą problem braku ludzi do pracy, problem braku materiałów, albo też dostępność materiałów, też i bardzo duży wzrost cen materiałów spowodowany tym boomem budowlanym, który teraz wystąpił w kraju. No także zaskoczyło nas to trochę, ale jakoś jesteśmy na tyle sprawną spółką, że udało się to wszystko przezwyciężyć i jak widzą Państwo, budynek praktycznie już stoi, stan konstrukcja. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, nawet miejscami wyprzedzamy trochę harmonogram w pewnych elementach. Pewne roboty, które były zaplanowane na przyszły rok, musieliśmy już wykonać w tym roku z uwagi na proces technologiczny całej budowy. Także zaangażowaliśmy tutaj dość duże, znaczne środki, jeśli chodzi o ludzi. Też udało się nam tutaj troszkę wesprzeć lokalny biznes. Też mamy tutaj firmę, stolarkę okienną dostarcza tutaj rodzima firma z Sanoka. Także to też chcemy, żeby jakiś wkład był tej lokalnej, tego biznesu tutaj w budowę tego obiektu. No, ciężko jest, no toczymy cały czas walkę tutaj z inwestorem, normalny proces. Naturalnie, że prezes to żartuje w tym momencie. To był raz, nie, no powiem tak, współpraca, powiem tak, bardzo dobrze tutaj, podziwiam za zaangażowanie, tu dwie osoby, nie żebym chwalił, bo ja nie jestem od chwalenia, tu muszę pochwalić dwóch tutaj burmistrza, muszę pochwalić i pana dyrektora tutaj Matuszewskiego za zaangażowanie przy tym projekcie. Naprawdę to jest dwóch ludzi, to rzadko się spotyka, żeby tak na tym etapie już tak interesować się projektem. No nie? Jedno walka o kasę, żeby wyciągnąć jak najwięcej środków. No, my jesteśmy wykonawcą, dostajemy pieniądze, inwestor ma nam płacić. No, skąd ten inwestor ma wziąć, to może nie jest to problem wykonawcy, ale poniekąd też tym żyjemy. No nie? Także tutaj chwała im za to, że naprawdę walczą o te środki, że udało się nawet za te prace, co miały być w przyszłym roku płacone, częściowo udało się już nawet w tym roku pozyskać środki burmistrzowi, dyrektorowi, że wpłynęły te pieniądze. Ciągły monitoring ze strony tutaj burmistrza i pana Tomasza, to jesteśmy tutaj jak na widelcu, także trzymają nas tu ostro. Ale to dobrze, jak inwestor współpracuje i chce pracować z wykonawcą, rozwiązywać problemy, które występują na budowie, to jest znacznie łatwiej to procentuje, że mamy nadzieję, że termin, który jest określony w umowie oddania tej inwestycji, zostanie dotrzymany, że w październiku będziemy mogli już otworzyć basen ten wewnętrzny, a planowane otwarcie basenu zewnętrznego jest na styczeń. Może taka data trochę niefortunna, ale już w przyszłym roku, 2019, już tutaj społeczeństwo lokalne będzie mogło korzystać z tego obiektu. Opata została wbita tutaj 8 maja, czyli tempo bardzo jest tej inwestycji no, bardzo szybkie. Tak jak tu pan prezes powiedział, ja tutaj chciałem, wymieniał tutaj pan prezes moją osobę i pana dyrektora Mosiru, słusznie, że pana dyrektora Mosiru, natomiast na pewno zaangażowanie tutaj mojego zastępcy, wiceburmistrza Edwarda Olejkę w pilnowanie tutaj z ramienia burmistrza tejże inwestycji jest duże, jest na bieżąco, ale ja też jestem, proszę wierzyć, na bieżąco we wszystkich elementach i to, co dzisiaj jest sesja nadzwyczajna, taka krótka sesja nadzwyczajna, to polega na tym, że my tylko chcemy wpisać pieniądze w dochody tegoroczne miasta, te pieniądze, które otrzymujemy jakby z przesunięcia pieniędzy przyszłorocznych. Mieliśmy my otrzymać dość duże pieniądze w 2018 roku, natomiast Ministerstwo Sportu no, w tym roku nam dało bardzo małe pieniądze, natomiast pierwotnie wnioskowaliśmy i dostaliśmy 2 900 000, a teraz ta sesja dodatkowo 3 100 000 zł, to pozwoli jakby mieć w tym roku wydatkowanych tych środków i zapłacenia tych faktur, które tutaj przedsiębiorstwo już w te materiały i w tę budowę, które tutaj wdrożyło, na poziomie 6 000 000 zł. W związku z tym ta sesja w tym dniu dzisiejszym taka nadzwyczajna, ona tylko taka jest normująca pewne rzeczy.
Natomiast przy takiej inwestycji no, na pewno problemów jest dużo. Ja tu chciałem powiedzieć, że na pewno bardzo twórczo współpracujemy i rozmawiamy tutaj z wykonawcą w tym momencie, szczególnie na tym etapie no, projektowania, bo to była inwestycja, która jest budowana w formie projektu i buduj. Teraz to właściwie no, już powoli to finalizujemy. Mamy kilka takich nowości, które pojawią się w całej tej infrastrukturze. Pierwsza nowość, taka najbardziej przez nas chyba kontrolowana i tutaj mamy różnego rodzaju delikatne, można powiedzieć, dyskusje poprzedzone montażem dna ruchomego, które będzie zamontowane na basenie sportowym. Będą to 4 tory podnoszone na tym basenie na długości 25 metrów. Dzięki temu będziemy mogli i umożliwia nam to realizację dużo różnych fajnych, ciekawych zajęć na tym basenie, od rehabilitacji po naukę pływania. Także to jest ta rzecz, która tak najbardziej rzuca się i będzie takim wizerunkiem tego obiektu, czyli podnoszone dno na basenie sportowym. Kolejne elementy to mi się wydaje, że elementy architektury bardzo fajne i te niecki rehabilitacyjne, dużo tej rehabilitacji i tutaj walczyliśmy w pierwszym etapie też o odpowiednią klimatyzację tego obiektu, wentylację i myślę, że te prace, które są czynione, tak jak burmistrz tutaj powiedział, na zasadzie projektu naszego zaprojektuj, wybuduj, będą trwały pewnie do końca, do ukończenia tej inwestycji. Ciągłe zmiany, ciągła jakaś analiza tego, czy faktycznie to jest potrzebne, czy nie. To jak mówię, jak się robi, dużo rzeczy wychodzi w praniu i mam nadzieję, że my na tym obiekcie unikniemy jak najmniej błędów zostanie wdrożonych i będziemy się cieszyć z całości już po otwarciu. W kwestii tego dna, to tak naprawdę to jest, będzie jedyne dno podnoszone na terenie województwa podkarpackiego. Najbliższy taki element jest dopiero w Lublinie, no nie? Także troszkę oddalony od, nawet od, patrząc od Rzeszowa. I w Krakowie też już są. No ale ja mówię teren Podkarpacia. Jesteśmy na Podkarpaciu, mówimy o Podkarpaciu, także to wyróżnia i wielkość tego obiektu, powiem tak, takiego basenu nawet Rzeszów nie posiada, jak będzie posiadał Sanok. No nie? Bo jakby na to nie patrzeć, to jest blisko 700 metrów lustra wody wewnątrz obiektu, te wszystkie baseny razem wzięte, plus prawie ponad 1000 metrów niecki zewnętrzny, także to spora ilość wody i możliwość korzystania naprawdę z dużej ilości mieszkańców tutaj Sanoka. Dno, panie Tomaszu, tutaj walka była. Oczywiście, no, zdecydowaliśmy się na produkt taki nowy, no nie, może wykonywany w innym, ale polska firma, generalnie nasza spółka zawsze stara się wykonywać, angażować do prac polskie firmy, no taki patriotyzm lokalny, panie burmistrzu, i staramy zawsze z Polakami. Lubimy, żeby ten kapitał zostawiał w kraju, procentował, rozwijał i na tej zasadzie. Wentylacja to też była temat dogłębnej analizy. No, wiadomo, no nie było tutaj, to jest najważniejszy element, jeśli chodzi o budynek basenu, zapewnić właściwą wentylację w obiekcie, bo to komfort dla tych użytkowników. Tu jeszcze dodam, inwestycja no, na dzień dzisiejszy to jest zaawansowanie ponad 30%. To jest dość dużo, patrząc na skalę, że to jest dopiero stan surowy, także no, przed nami jeszcze ciężka wykończeniówka. Ja się cieszę, że mamy jakby bardzo pozytywne nastawienie Ministerstwa Sportu, które no, pozwoliło nam jakby przesunąć środki finansowe z 2018 roku i na pewno, gdy będziemy pod koniec już wyczerpania tych środków w przyszłym roku, będziemy się starać dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu. Jestem cały czas to monitoruję, jestem cały czas w kontakcie i pan Tomasz z dyrektorami, a jesteśmy również i z panem wiceministrem Stawiarskim, Jarosławem Stawiarskim. No mamy za sobą też takie grupę, które nas pomagają, prawda, i nasz poseł, i poseł Europarlamentu. Także, że cały czas walczymy o jak najkorzystniejszy montaż finansowy. Proszę pamiętać, że złożyliśmy również i wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej dodatkowe pieniądze, że składamy wniosek do, złożyliśmy wniosek i będzie rozpatrywany w styczniu do tych projektów polsko-ukraińsko-białoruskich. Tam liczymy, gdybyśmy przeszli na finalnie i otrzymali dofinansowanie, to prawie to blisko 5 milionów złotych. Naturalnie również zgłosiliśmy dwa projekty nasze o dofinansowanie, czyli projekt Wierchy i projekt Centrum Rehabilitacji do Ministerstwa Rozwoju i też na to liczymy. W związku z tym no,
zabezpieczenie swoich środków mamy. Myślę, że tak od 20 lutego zaczynamy tutaj już wyjście z tego budynku, będziemy się powoli wyprowadzać, a już od stycznia będziemy odpowiednie prace czynić takie, aby faktycznie w bardzo szybkim tempie, jak najdłużej chcemy go utrzymać dla społeczeństwa, ale żeby w bardzo szybkim tempie opuścić ten budynek, bo wiemy, że firma też musi odpowiednie elementy i konstrukcje w odpowiednim czasie i to, co dobre nam, można powiedzieć, zostawić, bo mamy tam tak podpisane w umowie, że rozbiórka będzie konsultowana też z nami. A teraz ja bym prosił, panie prezesie, żeby pan powiedział teraz przed panem, jakie takie najbliższe duże zadania. To, co ja zacząłem mówić odnośnie dachu, odnośnie okien, odnośnie ocieplenia. To tak, jeśli chodzi o realizację tego obiektu, to kończymy teraz montaż konstrukcji drewnianej dachu. No, to takie dość ciężkie zagadnienie, bo raz było ciężko znaleźć w ogóle dźwig do montażu w Polsce, bo to już nie są takie mniejsze dźwigi, to już musi być większy sprzęt zaangażowany do tego. Ale udało się, także prace te postępują. Jak skończymy montaż tej konstrukcji, no to automatycznie ruszamy z pokryciem dachu, tak żeby zabezpieczyć budynek na zimę i móc realizować prace wykończeniowe. Także gdzieś kwestia około tygodnia, dwóch rozpoczniemy montaż stolarki okiennej. Tutaj firma Sonoka zadeklarowała, że rozpocznie ten montaż gdzieś koło połowy grudnia. Także to kwestia, mówię, dwóch tygodni. Zamkniemy obiekt od góry i zewnątrz i prowadzimy prace instalacyjne we wnętrzu, to już rozpoczną się instalacje. Ten elektryczne, sanitarne. Rozpoczęliśmy praktycznie prace już związane z wykonaniem technologii basenowej. To też bardzo ważna instalacja tutaj w tym obiekcie. Ona tak niewidoczna będzie gołym okiem, bo to będzie wszystko w spodzie pod basenem, ale gwarantująca właściwe parametry wody, no nie, to co najważniejsze na basenie. No i plus prace elewacyjne. No ta zima tak chwilowo nas zaskoczyła, to myślimy, że to jest 2-3 dni takiej zimy, także równolegle ze stolarką ruszymy też z dociepleniem budynku, żeby ten budynek nie wymrozić. Prace postępują, nawet pewne elementy wyprzedzane. No nie śledzimy na bieżąco postęp prac, no tego trzeba pilnować. Także to grubsze prace, no to rozpoczną się prace wykończeniowe wewnętrzne. Plus otoczenie zewnętrzne, ale te prace dopiero ruszymy na wiosnę, no bo teraz to na zimę nie będziemy tutaj już rozgrzebywać wokół tego budynku. No a w ślad za tym w miesiącu marcu ruszymy już z basenem zewnętrznym. Tam rozpoczęliśmy już częściowo pracę, tylko że to są niecki stalowe. No to też element wyróżniający, no nie, bo to jest też nie wszystkie baseny posiadają, chociaż ostatnio się już pojawiają. Niecki stalowe, no to można tylko w temperaturach dodatnich i bez opadów montować. Ale tamtą część mamy do wykonania na styczeń, także jak w marcu rozpoczniemy, to powinniśmy to zdążyć. Materiał cały zgromadzony na budowie, mamy wszystkie niecki stalowe przywiezione, wszystko już tutaj jest na budowie. Zostaje kwestia tylko scalać te elementy robót wykonane, żeby po prostu móc opłynnie pełnić wodę. TV Podkarpacie.pl